Doktor Ewa Lewik-Tsirigotis jest czwartym dyrektorem w 20-letniej historii Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu, co ważne, uczelni państwowej. My zawsze będziemy uważali, że istnieje potrzeba kształcenia kadry pedagogicznej właśnie w kolegiach nauczycielskich z prostego takiego względu, że my kształcimy praktycznie. Nasi słuchacze mają bardzo dużo godzin praktyki pedagogicznej, mają tę praktykę w placówkach oświatowych, mają tę praktykę w środowisku i porównując programy kształcenia uczelni wyższych, bardzo wyraźnie widać, że no niestety na uczelniach jak gdyby to kształcenie praktycznie jest słabsze. Po prostu jest mniejsza ilość godzin. My porównując programy na przykład praktyki z programami naszej uczelni patronackiej, mamy prawie dwa razy tyle godzin przeznaczonych na kształcenie praktyczne. Przez tych 20 lat kolegium na rynek wypuściło ponad 1000 absolwentów, którzy w większości kontynuowali edukację na innych uczelniach. W tak zwanych latach bogatych rocznie kolegium opuszczało około 10 absolwentów. Teraz może nieco mniej, ale i tak placówka nie narzeka na brak zainteresowania swoją ofertą. Ta praca z dziećmi staje się coraz bardziej uciążliwa. Ona jest naprawdę pracą taką trudną. Ale nasi absolwenci dają sobie świetnie radę. Jak mówię, oni są bardzo dobrze postrzegani przez dyrektorów placówek, także powiem chętni, jeżeli są tylko miejsca pracy, oni są chętnie zatrudniani. Jak powiedziałam, oni wiedzą, bo doświadczyli tego, na czym ta właśnie praca polega. Do tej pory nie narzekaliśmy na brak kandydatów, może nie było ich tylu, ile w latach poprzednich, niemniej jednak w tym roku również uruchomiliśmy studia i dzienne, i studia zaoczne, może mniej liczne niż poprzednio, ale mamy grupy. 99% absolwentów kolegium zdaje pozytywnie egzamin licencjacki i oni kontynuują studia uzupełniające magisterskie. Bardzo duży procent w naszej uczelni patronackiej, czyli w Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Jest kilka osób, które zawsze gdzieś do innych uczelni składa swoje dokumenty, chociażby z racji tego, że bliżej mają łatwiejszy dojazd, ale to są sporadyczne przypadki. I właśnie z okazji tego okrągłego jubileuszu kolegium wydało kolejną publikację zatytułowaną Dziecko 2. To naturalnie kontynuacja Dziecka 1, które ukazało się na rynku w ubiegłym roku. Co zatem znajdziemy w książce? W tej drugiej części mamy 6 rozdziałów, między innymi strategie dzieciństwa od antyku do ponowoczesności, czy na przykład dział, w którym redaktorzy zajmują się zabawą, zabawkami, bliskością matki. Mamy również dział w kręgu książek, czasopism, reklam. Mamy również dział, który dotyczy koncepcji nauczania początkowego, szkoły, opieki, wychowania. Mamy dział sztuka komunikacji, czy wreszcie dział cień historii. Oczywiście bardzo różnorodna tematyka, więc tematyka taka, którą zajmują się nasi pedagodzy, jak również pedagodzy, którzy na co dzień pracują w innych uczelniach. Także zarówno pierwszy, jak i drugi tom jest taką pracą złożoną, czyli nie tylko wieluńscy pedagodzy, ale także pedagodzy spoza Wielunia. Publikacja ukazała się w 200 egzemplarzach. Kilka z nich trafi też do wieluńskich bibliotek. Po książkę chętnie sięgają studenci kierunków pedagogicznych, nie tylko z wieluńskiego kolegium. A jak mówi dyrektor placówki, jest już materiał na Dziecko 3, ale czy ta publikacja ukaże się, uzależnione jest głównie od finansów. Są takie zakusy na Dziecko 3 i już nawet byśmy wiedzieli, że na okładce byłyby bliźniaki, żeby tak była dziewczynka, chłopczyk, bliźniaki. No nie od nas to zależy, czy uda nam się to Dziecko 3, czy nie. Jeżeli tylko będą możliwości, to jak najbardziej. Materiału jest bardzo dużo, więc to nie jest problem, żeby zebrać materiał. Pieniądze myślę, żeby się też znalazły, tylko pytanie, czy będzie komu wydać książkę. Więcej o książce, jak również samym jubileuszu placówki powiemy już w Kulturalnej TVC. Gorąco polecamy.